Gratuluję GKS-owi zwycięstwa. Jeżeli chodzi o mecz, no myślę, że bardzo dobre widowisko z rzeszą kibiców dopingującą z jednej i z drugiej strony. Taka promocja, myślę, piłki. Niestety wynik dla nas niekorzystny. Przyjechaliśmy tu z innym założeniem. Generalnie no, przeciwnik nas nie zaskoczył swoją grą, natomiast no, byliśmy nieodpowiedzialni w tej pierwszej połowie i w konsekwencji no, straciliśmy dwie bramki. Otrząsnęliśmy się z tego. W drugiej połowie mieliśmy kilka sytuacji, żeby chociaż wywieźć z Katowic jeden punkt, ale nie udało się. Myślę, że w tej chwili no, będziemy postrzegani tak, jak powinniśmy, czyli jesteśmy Beniaminkiem i no, tak trzeba nas traktować. Co do przyszłości, no, myślę, że będzie to dla nas taki kop, który pozwoli wygrać kolejny mecz i tutaj broni na pewno nie składamy i będziemy w tym meczu z Odrą u siebie na pewno bardziej zdeterminowani. Dziękuję. Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Przyjechała do nas bardzo mocna drużyna, o której widzieliśmy bardzo dużo, że to widzieliśmy nawzajem, bo widzieliśmy kilka swoich spotkań i myślę, że dzisiaj obydwa zespoły pokazały swoje atuty. Raków piłkarsko dzisiaj prowadził grę. My mieliśmy swój plan na to spotkanie i udało się go konsekwentnie realizować. Oczywiście druga żółta kartka Franciaka spowodowała, że musieliśmy cofnąć się do głębokiej defensywy i tak naprawdę bramkę straciliśmy, będąc w 9 na boisku. Niemniej jednak zaangażowanie, realizację założeń i charakter tej drużyny, który pokazaliśmy, uważam, w tym pierwszym meczu, spowodował, że udało się do końca utrzymać ten korzystny wynik. Chciałbym zwrócić na trzy rzeczy uwagę. Pierwsza to podziękowania dla drużyny, że uwierzyli w ten pomysł, że to się może udać. I ta ciężka praca gdzieś już w pierwszym meczu przynosi efekty. Dzisiejsza druga rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, to kibice, którzy w ciężkim momencie, kiedy musieliśmy się bronić i czasami ta obrona była rozpaczliwa, dopingowali nas zespół i myślę, że część na pewno już doceniła to, że poświęcenie było widoczne na boisku. I trzecia rzecz, nigdy nie robię prywaty na konferencjach, ale chciałem podziękować żonie, bo gdyby nie ona, nie znalazłbym się w Katowicach. Dziękuję bardzo.